witajcie, cześć i czołem, tylko nie pytajcie, skąd się tutaj wziąłem. Witajcie ponownie, Hotel Lunar again, Phuket again, Patong again. Kurczę, miesiąc czasu nas nie było, a strasznie dużo się tu pozmieniało. Wzięli nam wszystkie jakieś te ładne krzaczki, powycinali, pusto się tu zrobiło. Wcześniej było tak fajnie kameralnie, a tu teraz takie zmiany. Na tej ławeczce czasami sobie siedzieliśmy tutaj ze znajomymi z Polski. Bardzo fajnie się tu siedziało, bo było tak, kurczę, mocno zarośnięte. Było to takie fajne miejsce, a teraz wyczyszczone, wygolone, ja cię kręcę. Jedna rzecz, ostatnio nie wiem, czy pamiętacie taki film, jak nagrywałem o sąsiadach, którzy są lepsi, czy Chińczycy, czy Ruscy, czy ktoś, to mam tutaj jeszcze po tych dwóch nocach spędzonych obecnie w Lunarze z innymi sąsiadami z innego kraju coś do powiedzenia, jedno słowo. Co? Jeszcze jednych kandydatów. Jeszcze jednych kandydatów mam na czarną listę, tylko nie mogę teraz głośno mówić, bo być może mnie tu będą słyszeć. Czekajcie chwilę, moment. Kolejni kandydaci, jeszcze głośniejsi niż Chińczycy i Ruscy. Ale nie mów to, może ktoś zgadnie. Dobra, właśnie, to dobra, okej. Okay. Jak myślicie? Napiszcie w komentarzach, ja powiem o tym w następnym filmie. Kto może być jeszcze gorszym i głośniejszym sąsiadem niż Chińczycy? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Może macie z doświadczenia. Ale mała podpowiedź, to nie są Polacy. To nie są Polacy, nie, to nie są Polacy. Z Europy. Podpowiedź jest z Europy Zachodniej. Dobra, my idziemy na śniadanie. A ogólnie to przyjechaliśmy tutaj ponownie, no bo kurczę, taka dosyć spora ekipa przyleciała z Polski, imprezowiczów, których musimy tutaj jakoś okiełznać, tak? I dzisiaj mamy jeden z panów, który przyleciał, ma 40, więc dzisiaj no znowu impreza na Patong, znowu impreza na Phuket. Więc jeśli będzie to oglądał, to wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Tak, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Życzenia tutaj dla kolegi, możecie też dla Adriana. Urodziny, 40 urodziny dla Adriana. Także życzenia można w komentarzach składać. A jeszcze mam tylko jedno słowo, chciałem powiedzieć odnośnie skuterów. Bo tak jak widzieliście w poprzednim króciutkim filmiku tylko, że pożyczyliśmy tym razem skuter. To tylko chciałbym powiedzieć, żebyście uważali, jak przylatujecie tutaj. Jesteście niedoświadczonymi kierowcami, bo nie jeździcie dużo w Polsce skuterami czy motorami, to naprawdę zachęcam was na początek brać małe skuterki, bo ja teraz pierwszy raz w sumie mamy taki no, większy skuter, mocniejszy skuter, dużo cięższy skuter niż ten nasz, którym cały czas jeździmy. No i muszę wam powiedzieć, że jeździ się dużo trudniej, więc dla osób początkujących nie polecam na początek dużych skuterów. No myślę, że to też jest ogólnie takie oczywiste, ale wydawało mi się, że może nie do końca i tak dalej, bo sam już też dużo pojeździłem. Myślałem, że tym dużym skuterem będzie się w sumie tak samo jeździć, ale jednak nie. Jednak jest duża różnica, także nie polecam dużych skuterów dla osób początkujących. Chcielibyśmy kupić fajerwerki i tylko nie wiemy gdzie. I jeśli ktoś wie, gdzie można kupić fajerwerki Patong, to dajcie koniecznie też znać w komentarzach, bo to ważna sprawa, na przyszłość też się przyda. Dobra. Weźmiesz picie, ja wezmę menu. Dobra, to samo co zawsze, czy co? Znaczy ja wiem, właśnie chyba nie to co wczoraj, tylko to inne. To drugie? Okej. Muszę zrobić też wodę, dobra? Ej, wiecie co, jeszcze taka ciekawostka, taka bardzo rzadkość jest taka, że rzadka rzadkość jest taka, że w restauracji, w menu są droższe ceny niż jak ktoś sobie wejdzie na przykład na Foodpandę, jak ktoś sobie odpali tą restaurację na Foodpandzie, na aplikacji, to ma niższe ceny niż w menu. Ale nie wiem, może tylko na Foodpandzie, bo na przykład na Grabie może jest tak samo. No, że, no tak. Tylko na Foodpandzie, ale na Foodpandzie to dużo drożej, bo 20 batów na jednym daniu. 20% taniej w aplikacji niż w restauracji. No kurczę, dziwna sprawa. A ty co pijesz? Ja wodę. Wodę? W takim metalowym kubku? No. Czekaj, w takich kubkach coś się robiło, tylko nie pamiętam co. Szejki chyba barmani. Chyba szejki barmani. A czemu ja nie mam kubka? Chyba nie chciałeś. Jak nie chciałem? Przecież ja chcę. A nie poprosiłeś mnie nawet. A nie poprosiłem cię? No. To kochana córeczko, czy możesz przynieść mi kubek? Tak, jaki kolor rurki? Jaki kolor rurki? Poproszę może... Różowy. Poproszę różowy. Okej, okay, a luz z lodem czy bez? Troszkę lodu, troszkę. Kilka ziarenek lodu. Kilka kosteczek. Nie, bo taki drobny ten lód, że aż ziarenka prawie, że... No ale niech będzie. Pani...
pani Emma poszła, tak, tyle. Emma poszła do lodówki. Rozporządza się tutaj sama. To jest różowy? No, różowy. Nie znam się na kolorach, skąd mam wiedzieć. A który dla ciebie jest różowy? Dobra. Który jest dla mnie różowy? No nie, no dobra, tam jest fioletowy, tu różowy. A ty masz jaki? Pomarańczowy? Tak. Aha. Serio się nie znasz na kolorach? Nie, no znam, ale wiesz, takie, wszystkie takie podobne do siebie. Pomarańczowy, różowy i fioletowy jest podobny. No. A to jaki jest kolor maki? Który? Opalna taka. Oj, zielony, piękny zielony. Jak słońce świeci, to jest taki jeszcze... Matyzmy tylko zielony, niebieski i żółty. Słońce, i słońce, żółty, palmy, zielony. No niebieskie tak. Niebo. Niebieskie niebo, o tak. I woda niebieska. Ale gorąco, coś ten wiatrak w ogóle na mnie nie wieje. Pierwsze dania już na stole, cashew nut, w wykonaniu phuketowskim. Wygląda bardzo ładnie. I znowu ten przepyszny rosołek, który jest tak ładnie tłusty, że po prostu... I dobry, oj, w niedzielę taki rosołek, no przecież tak po polsku. Ale masz jeszcze takie ładne papryczki, zielone i czerwone. To są najpyszniejsze no. Są te zielone. No, te zielone no, są takie mega. Pyszne. Mhm. Jeszcze taka jedna ciekawostka, jak jesteście gdzieś w restauracjach i zamawiacie sobie coś do jedzenia, to pamiętajcie, że dania bez ryżu, czyli tak jak to, bo to było danie bez ryżu, ona zawsze jest dużo większe niż danie z ryżem. Bo patrzcie się, Dorota zamówiła osobno ryż, i tam nawaliła tyle, że jak się kiedyś mówiło w Polsce, jak chłopu do puga. Także naprawdę... Już może i nie, ale to jest ważne, że... Okej, thank you. Ważne jest to, że zobaczcie, to danie jest naprawdę ogromne. Tu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo mięsa i wszystkiego, bo to danie też było bez ryżu. A gdyby było zamówione na jednym talerzu ryż z, powiedzmy, z tym kurczakiem, to tego kurczaka by tak było, wiecie, no pół nawet nie pustego. Także taka jest różnica, tylko później trzeba sobie ewentualnie domówić ryż albo jeść bez ryżu. A jak twoje nuggetsy? Dobra, tak jest taką panierką są. A, dobra, ale ryżu to mamy tyle? Jak jest danie z ryżem, to za ten ryż się nie dopłaca. Jeśli dobierasz sobie sam ryż, to wtedy się za niego dopłaci. No tak, za taki ryż trzeba później osobny sobie samemu dopłacić, poza daniem. Okej, okay. Sprawy mają się tak, że dzisiaj właśnie zaczęła się 40 naszego kolegi. Właśnie na nich czekamy, ale że już tak długo na nich czekamy, zamówiliśmy sobie jedzenie. Jesteśmy w tureckiej restauracji, ale to nie jest taka zwykła turecka restauracja. To jest najlepsza na Phuket turecka restauracja. To jest najlepsza w ogóle turecka chyba w jakiej była. No. Nie od Turcji. Chyba tak. Bo w Turcji to inne. Okej. Okay. No i mamy takie tureckie mięso. Wygląda dobrze. Tutaj, nie wiem, to jest chyba papryka. Troszkę ryżu. Cebula i sałata. Dorota ma takie... Takie coś. Takie coś. To są dwie takie kiełbaski. Takie mięso ogólnie. Dużo też cebuli, sałaty. I to samo co u mnie w sumie, ryż i papryka, więc tak to mniej więcej wygląda. No i czekamy, już pół godziny mijamy, dalej czekamy, ale jest dobrze, jest okej. Okay.